właśnie. Żywy od dni. Dokładnie. And now, right here. No problem, my pain here. My feelings in the atmosphere. Who's fresh up and chop up in here. Right now, right here. To rozkręcajmy, to jest wasz wieczór, kochani. Trzeba podkręcić tempo. Wibacz szacunek? Hip, hip, hura. Dobrze. Wibacz muzyka? O, tu lepszy kebab wjechał. Wibacz Tarnów! I tego potrzebuję, szkoda czas, run it! Wibacz szacunek? Hip, hip, hura. Wibacz muzyka? Wibacz Tarnów! Zero! 600 kurek! Wiesz mi dlaczego jestem? Jako pojęty wobec ludzi, których chrzą. Ska, ska! Jak ja czuję ich strach, kiedy wiem o tym, że sam nie rozumiem paranoi i wrogi się. Uśmiechy, które nie ma życie materialne. Dzięki wielkie, podoba mi się, tu dobra energia, dziękuję. Wy się zaraz rozkręcicie, czuję to. Słuchajcie, wiem, że się rozżaliście. Że odkładamy wasze sprawy, czuję na plecach twój oddech złości. Oj, spościg za szczęście, które za każdą spokojną chwilę no każdy płaci bólem. Nie podajmy czuły się, nie musimy słuchać innym. Że nie musimy udowadniać sobie, kto powinny. Ale to całe ciało chce być silne. Chwyć mnie za tło i oczy uciech i myśląc. Ja chcę już oddychać tym zatrutym powietrzem. Chodź uciech i no stąd. Nikt nie będzie mówił nam, co dla nas jest najlepsze. I uciech i no stąd. I patrząc na co jakikolwiek sens. Uciech i no stąd. A czekasz, że na nas lepiej. Uwoła. Czy nie jest ci zimno? Zimno. Zimno, nie, pogoda nie ta. Jest ciepło. A, czek, to jest. Właśnie, wiesz, to była taka sytuacja. Z Linda. Ale w środku jest list. Od... Myślałam, że dorównam do dreadów, ale nie bardzo. Dajcie, dobra, możesz zaczynać jak chcesz. Tak? Ciach. Tuż po koncercie Kamil Bednarek z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. No może zacznijmy tak od tego, co się działo na scenie dzisiaj. Jak ci spasowała nasza publiczność tarnowska? Tak, było, na zewnątrz było zimno, na scenie było gorąco i wokół ludzi było gorąco. Fajnie się rozkręcają. Ja wiem, jak wiesz, przyjeżdżasz na koncert, te pierwsze kawałki, jeszcze tak patrzy się każdy na każdego, nie wiadomo co zrobić, potem jest taka energia, wszyscy skaczą, śpiewają, to jest najfajniejsze. Także dziękuję wszystkim studentom, wszystkim, którzy przyszli na ten koncert i mimo, że właśnie nie było za ciepło, to oni rozgrzewali to i naprawdę dzięki, dobra energia. Dzisiaj się tak najadłem, przyjadłem się, że już mi się nie chciało trochę skakać. Ale energia od ludzi, właśnie patrzysz na ich twarze i oni potrzebują, ja potrzebuję ich, oni potrzebują, mam nadzieję, tej energii. To jest taka wymiana, symbioza, ja zawsze o tym powtarzam, że gdyby nie oni, no to bym nie grał i jestem im wdzięczny za to. A jak wygląda świat oczami Kamila Bednarka z dużej sceny?
O, i to jest właśnie jedna z najpiękniejszych w ogóle rzeczy, jakie spotkałem w życiu. Scena. I zawsze o tym marzyłem. Nie wiedziałem, że aż tak to wszystko się potoczy, że na taką skalę. Marzyłem po prostu grać, mieć swoich fanów, odbiorców. Ale wiesz co, nie żałuję. Gdybym mógł cofnąć czas i pójść jeszcze raz do tego programu, to bym poszedł. Bo spełniłem wszystkie marzenia. No i ludzie właśnie, ludzie. A dzisiaj, nawet wczoraj sobie biegałem i myślałem, bo ostatnio dużo się u mnie dzieje i nawet dziękowałem właśnie jeszcze raz za to, że są pod tą sceną, że bo ja ich potrzebuję. Oni mnie nakręcają i to sprawia, że mi się chce bardziej żyć. I fajnie. Wszystkie marzenia, to jakie są następne? Bo był już, miałeś wspólny występ z Gentlemanem, tak? Tak. Wyjazd na Jamajkę był, to tak. Co jest jeszcze na liście? Wiesz co, ale takich muzycznych marzeń? Muzycznych. No, chciałbym grać na gitarze na scenie. Muszę się nauczyć na gitarze, to grać na scenie. To tak nie cały czas, ale chociaż trochę. I do saksofonu wrócić, bo też mi się marzy znowu wrócić do saksofonu. A z takich featuringów, może któryś z Marleyów? Bo fajnie by było też. Z Stevenem albo z Kaimanim. No. To jak już mówimy o twórczości, to chciałem się zapytać, bo płyta, którą wydałeś ostatnio, była w 2015 roku. Tak. Możemy się spodziewać w najbliższym czasie czegoś tak, nowego? Oczywiście. My cały czas gdzieś tam zbieramy te kawałki. Ja ich mam bardzo dużo, ale trzeba powybierać, na które jestem gotowy, które już powinny być teraz. Bo niektóre mają takie melodie, że szkoda mi je wykorzystywać, bo wiem, że jeszcze wokalnie jestem gotowy. Bo one dziś powstały, ale tak śpiewam, mówię, jeszcze nie jestem gotowy. Czyli to jest jeszcze tak, że ty się cały czas uczysz, tak? Tak, cały czas. I jeszcze nie jestem jakby usatysfakcjonowany z tego, co potrafię. To raczej taka, widzę, że dosyć taki, myślę, że początek dobrej, długiej drogi tego, co chciałbym zrobić. Jesteś szczęśliwy? Jestem. Czasami zmęczony, bo te podróże jednak męczą i czasami ludzie traktują, wiesz, to wszystko, nie, to zdjęcie i tak dalej, jak manekin, ale są właśnie ludzie, którzy też się naprawdę szczerze cieszą. I jak ja widzę te szczere oczy, uśmiechnięte oczy, to jest najfajniej na świecie. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy szczerze wierzą. I co, zdrówka, uważajcie na siebie, wakacji udanych, nie bójcie się, odważni bądźcie cały czas, poznawajcie ludzi. Jak najwięcej pięknych wspomnień, dla wspomnień się powinno żyć. My już nie będziemy męczyć, ja mam tylko taki prezent, który nie dotarł. Jedna dziewczyna próbowała tak dorzucić, ale on tak wędrowo poturbował się, także przekazuję w twoje ręce. Urodziny miałem właśnie, to pewnie urodzinowe jakieś, tak? Spóźniony prezent urodzinowy. Spóźniony prezent urodzinowy. Tam jest jeszcze list, ale nie zaglądałam. Okej, przeczytamy, dziękuję. Teraz tam miśkiem uciekam, tobie dziękuję za... Dziękuję wywiad. Bardzo. Mua, smok. I know you got a good soul, good soul, good soul. Pozdrowienia dla wszystkich widzów. Tarnów, dziękuję. No, organizacja jest bardzo fantastyczna, no bo jakby tutaj spojrzeć, nie spojrzeć, jakoś się dołożyłam. Koncerty były świetne, idziemy się bawić dalej. Do zobaczenia za rok. Adrenalina, jestem naprawdę w wielkim szoku i mam nadzieję zaraz, że tą publikę rozniosę w strzępy. Kochani, trzymajcie kciuki, zaczynamy! A teraz przed państwem Tomasz Niecik. Cię nie wiem, to na pewno. Czekam tu na ciebie, wiem, że nie zawiedzę. Patrzę sobie, że
stacja zapasowa. Tak, tak. No przecież wiecie, że facet zginie przy jednej kobiecie. Dam do was jeszcze płytę. Chcecie płytę ode mnie? Komu? Tutaj? Tutaj czy tutaj? Najnowszy mój groszek, słuchajcie, kochani, już tego naprawdę nie macie, bo to dopiero wyszło. I piąta osiemnastka także będzie. Słuchajcie, moi drodzy, w takim razie, dobra, prawa strona. Popatrzycie troszkę, popatrzycie. Za oryginalną, naprawdę oryginalna. Uwaga, prawa strona, zróbcie jakiś ostrzyk, halo. Super. Słuchajcie, będę musiał chyba na każdego. I jeszcze środeczek tradycyjny. Uwaga, środeczek. Okej, dobrze. Tarnów, Natalia Barańska, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy na 10 juwenaliach tarnowskich, a tuż po koncercie z nami Tomasz Niecik. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich. Witam cię, Natalko. To tylko ja, skromny Tomasz Niecik, krzyżówka Johna Travolty z dobrym plackiem po cygańsku. Skromny, nieskromny, ale na scenie się dużo dzisiaj działo. Natalka, jeszcze tak powiem, bardzo porządny i nieśmiały. Porządnie biorę i nie śmiej odmawiać. No to rzeczywiście jesteś skromny. Dobra, Tomek, dużo się działo dzisiaj na scenie i pod sceną. Jak ci się podoba nasza publiczność tarnowska? Jak się bawiłeś na tegorocznych juwenaliach? Nie, naprawdę, powiem ci, że publiczność dopisała, tak? Publiczność była fenomenalna. Jednak znali moje piosenki i wiedzieli, kto to jest Tomasz Niecik. To już jest taka podstawa, tak? Że powiedzmy przyjeżdża wykonawca, tak? I ludzie wiedzą, na kogo przychodzą. To jest naprawdę miłe, tak? No i tak też dzisiaj było, także jestem z tego bardzo zadowolony, jednak no, telewizja robi swoje. I też z czego się bardzo ucieszyłem, to, że moja piosenka, piąta osiemnastka, która dosłownie jest w internecie od tygodnia ma pół miliona. Nawet niecałego, ma pół miliona i naprawdę, słuchajcie, widać, że ludzie śpiewają tą piosenkę, że im się podoba. Piosenka tak ludziom wchodzi w czachę. To dobrze, to powiedz mi, jak się to stało, że ten hit powstał? Jak wyglądał ten proces twórczy tego kawałka? No, cztery osiemnastki. Najpierw były cztery osiemnastki, które sobie kupiłem do swojego najnowszego auta. No i tak pomyślałem sobie, że cóż, no skoro jest ta piąta, tak, ta piąta, czyli ta wisienka na torcie, ta perełka, ta nieszlifowana, tak, taka, dokładnie, która tak naprawdę, no jest tak naprawdę też potrzebna, bo jest w zapasie, tak, i można ją wykorzystać. Tak pomyślałem sobie, że dlaczego właśnie nie wykorzystać tej piątej osiemnastki w piosence, tak, i napisać o tym piosenkę. Były cztery osiemnastki, sorry, to już jest mi za mało, to było kiedyś, okej, fajnie, a teraz jest piąta i jedziemy, tak, z koksem, także no, pomysł był taki, znikąd. Pomyślałem sobie, czyli na spontanie i wyszło najlepiej. Tak, na spontanie i tak właśnie zawsze jest najlepiej. Piosenka, czekam tu na ciebie, tak? Piosenka jest tak, nie ma wulgarnych tekstów, jest bardzo miła, tak? To nie moja wina, że się kocham w tobie, tak? Każdy facet może zaśpiewać to swojej kobiecie, tak?
poza kamerą zdradziłeś nam, że dużo się teraz dzieje w twojej działalności muzycznej i jakbym chciała, żebyś nam przybliżył płytę, która ma powstać. Już nadmieniłeś troszeczkę o niej, ale powiedz mi, jakie kawałki tam będą? To będzie coś innego niż wcześniej? To będzie taka płyta bardzo zróżnicowana, tak? Dlatego, że ja jestem taką trochę osobą, no można powiedzieć, taką indywidualną, tak? Bo staram się zawsze szukać, poszukiwać tych tematów. Jestem takim jakby poszukiwaczem przygód i takim łowcą nowych tematów. Reasumując, płyta będzie zróżnicowana. Utwory będą takie banalne, no typu jak Piąta Osiemnastka. No sorry bardzo, dla mnie to jest taki banalny kawałek, gdzie tak naprawdę mój wydawca powiedział do mnie: Tomku, a spróbujmy wydać to Piąta Osiemnastkę, tak? Ja mówię: nie, no słuchaj, nie, no po prostu ja tutaj teraz jestem tak bardziej, no sorry, nie wiem, no jakoś tak może już na tyle dojrzałem, tak, artystycznie, że no takie kawałki, no po prostu, no jakby są, no dla mnie, no są takie, no banalne. Ja ale to one nie mówię, sprawiają ci radości? Znaczy, one mi sprawiają bardzo dużo radości, tak, tylko one są takie, właśnie takie, no takie proste, właśnie, ale to jest właśnie super, bo to jest właśnie takie piękno w prostocie, tak, że to właśnie one są proste i dlatego właśnie te proste hity są hitami, bo ludzie tak naprawdę nie szukają nie wiadomo czego, oni nie szukają tematów. Inaczej ty masz receptę na hit? Nie mam receptu na hitu, nigdy nikt nie ma recepty na hita, to nie jest Piekarnia Pączków, nikt, powtarzam, żaden zespół, tak naprawdę nikt nie może powiedzieć, że to będzie hit. Oczywiście każdy lansuje, to jest hit, tak, to jest hit tego zespołu, jak najbardziej, ale tak naprawdę nikt nie może powiedzieć, że to będzie hit, bo tak naprawdę nikt tego nie wie. Jakie masz plany? W końcu zrobić tego hita. Chciałam, abstrahując od płyty, od hitu, ale okej, no zrobić. Chciałbym zrobić tego hita, chciałbym w końcu zafascynować ludzi do naszej muzyki, do naszej muzyki. Ale ta fascynacja jest, oni się tutaj dzisiaj świetnie bawili. No i właśnie o to chodzi, no i my się staramy, zespoły, tak, dawać im tą radość i te emocje i nagrywać te piosenki i żeby właśnie w końcu ten hit jakiś disco polo powstał, tak, taki na miarę hita takiego Polski, tak. A mogę zadać ostre pytanie? A mów tam. A disco polo to nie jest wiocha? Ja uważam, że ta muzyka tak naprawdę już teraz, w tym momencie, nie jest do końca taką wiochą. Discopolowcy po to właśnie jesteśmy, tak, żeby dać tym ludziom tą zabawę, tak? I to dzisiaj wszystko się było i jestem zadowolony i pięknie, świetnie, bajecznie i bardzo się cieszę. I mam nadzieję, że jeszcze tutaj kiedyś też w przyszłości nieraz zawitam. I cóż, no i jest... Bailando.